Dobry wieczór państwu. Całemu. Witam państwa w ten dzień sylwestrowy, sylwestra, święto wszystkich ludzi pracy i w ogóle z łańcucha woli. Dobry. Mam szampana, proszę państwa, tylko nie mam jeszcze kieliszków. Ale zaraz będę miała. Chyba. Basiu, kochanie, mów cokolwiek. Dzisiaj jest sylwester. Nikt nie ma głowy do pracy. No wiem. Scenograf sam ustawia dekoracje. Wiem. Kochana, ja jej troszeczkę pomagam i tutaj masz... Garderoba jest zamknięta, nie mam dołu zrobionego. Pokazuj mi, o tak, dotąd na dole mam filcaki, one nie idą z tą górką. Dobrze, będę cię tak pokazywać, na, a tu ja ci chcę pokazać tylko, co masz robić. Chodź, tutaj masz kartki, bo wiesz, też przepisane są, tak, wiesz, ważniska też nie przyszła, masz tutaj. I teraz patrz, kochanie, masz tutaj taśmy i masz tutaj magnetowanie, no to wiesz, zapowiadasz, o, tutaj naciskasz i rozumiesz. Nie, nie, to w porządku, zaraz ci wytłumaczę. Dobrze. Masz tutaj taśmy, tu leżą taśmy i tu leżą taśmy. Zapowiedź, wciskasz i nie bój się. Nie bój się, zapowiedź, wciskam, nie boję się. Tak, tak, tak. I to poleci. I to poleci. Tak, tak, tak. Tylko, nie boję się. Jeszcze wciskam. Tak. I poleci. Czyli proszę bardzo. Nie boję się. O! Olga, to leciało. Nie, nie, za wcześnie. Błagam cię. Tak, uciekaj. O Jezu, stój! Uciekajcie, on jest ze studia. Uciekajcie szybciutko. Chodźcie tu, uciekam. Ja się nie boję, braci, roję grym, cym, cym. Co jest? Nic nie rozumiem. No właśnie. A u mnie spokój, cisza. Dobry wieczór państwu. Witam państwa niezwykle serdecznie w ten, że się tak wyrażę, cichy, świąteczny wieczór. Święta, święta i po świętach. Co za chamisko? Barbary po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie i odwrotnie oczywiście. Na świętego Grzegorza idzie zima do morza. Dlaczego telewizor wyłączony? Ale zaraz, zaraz, tutaj nic nie mam o telewizorze, ja po prostu mam puszczać taśmy. Basiu, możesz zaczynać! Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór państwu. Witam wszystkich zebranych dzisiaj uroczyście na pokładzie drobnicowca Manifest Lip... O Jezus, to nie jest to. O, mam. I w tę noc sylwestrową pełną niespodzianek też. I to szczególnie mocno. Dobrze, 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 dobrze. Proszę państwa, jak zwykle mamy dla państwa szereg przeciekawych niespodzianek. A dziś szczególnie. Na przykład dzisiaj jest Sylwester... I w tę sylwestrową noc będziemy państwa bawić i cieszyć. Przepraszam bardzo, zdaje się, że są jakieś zastrzeżenia. Słucham. Panie, wyłącz się pan do jasnej cholery, bo nic nie słyszę, o co tej panience w telewizorze chodzi. Słyszy mnie pan? Tak, 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 oczywiście, naturalnie. Kto mówi? Telewidz mówi! Polak mały mówi! Halo! Słucham. Pani Rozmaryna? Tak. O, co się pan wygłupia, mądrana? Zwariować może. Przepraszam państwa, ale dzwonił telefon, więc musiałam go odebrać. Pan mówi, odbieraj telefonów, to idzie Staśmy. A, rozumiem. Nie, nic nie rozumiem. Przecież on dzwoni tu. Przecież dobrze. A teraz w języku czeskim pokażemy państwu kolejny numer Krystyny z Losko. Przepraszam, Sienkiewicz Krystyny. Laska niebeska. Przepraszam, to jest bardzo pokreślone. Laska niebeska, no dobrze. Więc to jest o tym, jak pewien pan Jaromir, bogaty, zaprosił sobie panienkę. Jeden pan bogaty z Jaromirem pozwal mě do chaty na večeři. Lahůdek bude prý na chvíle, já ale za vile pratila. Nedělejte ze mě chudinku, netoužím po vašem pudinku.
nechte si svý delikatesy a mě si nevšímejte. Za to, že jsem se tak ovládla a s vodům vodolala, růži jsem si v parku ukradla a do vlasů jí dala. Dál šla jsem s růží červenou a zpívala si s ozděnou. Nedělejte ze mě chudinku, nestojím o trochu pudinku. Sněste si to vašeho usvědí, kdo pak ví, co zatím nevěří. Za každou desátou brusinku chtěl byste ode mě pusinku. Za každej špek chtěl byste vděk, na to vám neskočím, nemá to cvek, 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 cvek. Prawda, że świetny przebój? Cieszę się, że się państwu podobało. Przepraszam, odbiorę telefon. O, przepraszam, zapomniałam, że on dzwoni Staśmi. Ja ich przetrzymam. Co ona? Szkawki dostała. No co się tak gapi? Poznaniaka nie widziała? Poszła, sio! Co za uparta cholera? Pójdziesz? Olga! Tu jestem z Poznania, z wąsami. Basiu, odbierz ten telefon. Nic nie rozumiem. Przecież mówiłam, że on dzwoni tutaj, prawda? Halo, tu Basia, a kto mówi? Cichy wielbiciel. Halo, kto mówi? Cichy wielbiciel. Ja nic nie słyszę, no. Przepraszam bardzo, ale ja nic nie słyszę, bo prowadzę właśnie program sylwestrowy, ale bardzo się cieszę, kochana, że się pani podobało. Niech pani zadzwoni do nas później, dobrze? No nie, tak nie może być. Godzinę wiszę nad tą sławką, ja ich przetrzymam. A więc żegnamy stary rok i słusznie. Bawmy się, bo kto wie, czy świat potrwa jeszcze 3 tygodnie. Niech nic nie mówi na wszelki wypadek, bo może być jeszcze gorzej. Czego państwu i sobie życzę w imieniu telewizji i swoim własnym, Basia. Buzi! A więc żegnamy stary rok. Bawmy się, bo kto wie, czy ten świat potrwa jeszcze 3 tygodnie, jak powiedział kto? A, mniejsza z tym. Zapraszamy wszystkich do walca. Oj, no nie, panie Piotrusiu. To walc ma być na końcu, tu się puści coś żywego z baletem, no. O, nie wiem, co teraz robić, no. Oj, zaraz cię odbiorę, kochany, no tylko puszczę telewizom coś żywego z baletem. To co, mam grać? Grać, grać! Voilà. Jak państwo zapewne zauważyli, zaczynamy się powoli na dobre rozkręcać. Słucham. Halo, słucham. Pani Rozmaryna? Tak. O, co się pan wygłupia, mądrana? Ja zwariuję. Halo, o jest, pani Rozmaryna? Pani Rozmaryna? Nie, Basia. Aha, to idzie z taśmy. No nie, ja się nie dam tak łatwo wykołować. Ja ich przetrzymam. Dziś albo nigdy. Halo? Basia, kto mówi? Cichy wielbiciel. Kto? Cichy wielbiciel. Nie, nic nie rozumiem. Kto? Cichy wielbiciel. Ale czego pan tak krzyczy? Niech pan powie tylko, kto mówi. Cichy wielbiciel, ty głucha małpo! On! No nie, co za chamstwo w samego Sylwestra. Tak mi się wyrwało z serca. A, to pan Smaleń, tak? Tak, kochana, może być pan Boguś. Widzowie czekają na program. No już lecę, Olga, już. O, wie pan, jestem w telewizji i puszczam sobie takie różne kawałki. Macham panu ręką, widzi mnie pan? Basiu, program! A teraz nastąpi motyl. Zdá se mi, že jsem motyl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít. Jsme
na Jack CV. Na ścian si żyć, to już się stało. Že dobře víš, že to vydá, že si ta pravá. Že se ti hlava točí, za to můžeš šeřít zbrat. A tuškou na obočí chtěl bys zkusit verše psát. Všechno such must bring it down. Ty jenom vidím, co dávno se vím, že láska nedá. Ciekawą prasę, lecz wieś razem z miastem nucą pieśń. Ratunku dla nas nie ma! Nie ma ratunku, ratunku dla nas nie ma. A mimo wszystko my nie zginiemy, my nie zginiemy, my nie zginiemy. O je! Basiu, co ty wybrałeś? Basiu, muszę być program. No i widział pan, co się tu dzieje? Ja tylko panią widzę, pani Basieńko. Jak Boga kocham, zapraszam panią na Sylwestra. Ale nie mogę, kochana, ja muszę tu prowadzić program, jestem strasznie głodna. To ja lecę do pani z kolacją. Och, dobrze, a ja za to panu puszczę coś miłego. Najlepiej jakąś piękną kobietę. Co? Co się stało? Halo? Kto tam wisi? Dlaczego ja nic o tym nie wiem?
To już wodą go trzeba polać. Facet. Facet. Taki nieduży, mały, w kapeluszu. Leciał za mną. Szalik miał? Miał. Szalik miał cały wieszący. Pierwszy raz coś podobnego widziałem. Mały jak mrówka, a leciał jak wiatr. Zaraz. Kochanie, miał coś ze sobą? Miał kosz ze sobą. Leciał jak wiatr. Dobrze, że się nie dopadłem. Panie Janeczku, niepotrzebnie się tędy, proszę. Pan denerwował, dlatego że to jest pan Boguś tutaj dookoła i on przyleciał z koszem, bo ja jestem głodna z kolacją. Tu niech pan postawi. Teraz chodzi o to, żeby ona była ciepła. Tu jest kiełbasa. Tak. Tu jest chleb. Tak. Tu są jajka. Tak. Tu są buty, bo widziałem, że nie ma. Dziękuję. Grzybki. Może łapki już ugotowane? Dziękuję bardzo. Gdzie jest kontakt? Bo trzeba jajka usmażyć. Tam. Olga, zjesz jajka? Tak, niech usmaży więcej. Niech usmaży więcej. A ja... Niech pan usmaży więcej. A ja teraz coś puszczę. U mnie rewolwer jest, wiesz. Ty dobrze wiesz to... No, to nie jest. No, to nie to. No to nie to jest, jeszcze raz, no. Ech, życie. Ech, ty życie, ty. Ten krawat jeszcze po ojcu dostałem. Nosił do frakowa koszula. Żegnaj mi życie, żebych wiedziałem, to bych go w pudełeczku chował. A ten mi krawat dała Maryna i srokomni poezji. A w tym żółcieńkim raz kiedyś do kina poszedłem na rzymskie herezje. W tym czarne groszki kupiłem parasol, w zielone groszki ślub brałem. A w tym malusieńkim na wiosnę za miasto poszedłem, a potem płakałem. Co to jest, no? Gdzie jest kontakt, bo jajka trzeba usmażyć? A teraz ciukanda. Ciukanda. Ciukanda, to jest straszne. Nie wszystko mądre, co zla nie ma, wiadoma jest rzecz ta. A więc pioska, jaką znam, choć nie jest mądra, nucę wam, niech każdy sądzi sam. Gdzie tylko dzisiaj ty obrócisz się wnet, słyszysz dźwięki te. Nuci chłopi, nuci pani, nucą tu i nucą tam, więc my nuci. Hej, a światła! To tego tylko brakowa. Ale co, zdaje się, że światło zgasło. A niech to porwie kaczuka. Hej, ach, melodieta, taki dziwny urok ma, że cały świat powtarza ci się rad, a niech to porwie kaczuka. Wesoło wszyscy tu spędzają czas, niech troska mija nas. Tylko ten kozą to nic, który się sobie potrafi być szczęśliwym może być. Wesoła pieśń, godłem będzie nam, do szczęścia wiedzie bram. Naprzód więc, a niech wystarcza, dość ci przyjdzie, skutek precz, wesołość to mi rzecz. Hej, ha, ach, melodia ta, taki dziwny urok ma, że cały świat powtarza ci się rad, a niech to porwie kaczuka. Hej, ha, ach, melodia ta, taki dziwny urok ma, że cały świat powtarza ci się rad, a niech to porwie kaczuka. Cholerny świat, spięcie zrobiłem. Ale nic nie szkodzi, kochany, to jest normalne na ciukandzie. Ja kiedyś na ciukandzie włączyłam żelazko, to wszystko wysadziło się w powietrze. Pan Piotruś tak na mnie krzyczał, że mu wypadła sztuczna szczęka. Ja się tak zdenerwowałam, że ją sobie wypchnęłam na siłę, bo myślałam, że to moja i wszystko skończyło się w pogotowiu. Jeszcze słowo, a zedrę z niej skórę. Ale ja to... Przepraszam państwa najmocniej, przepraszam bardzo, ale państwo widzą, z kim ja pracuję, z kim mam do czynienia. Otóż niezależnie od przykrego incydentu chcieliśmy państwa przeprosić za brak dopływu prądu w czasie nadawania piosenki optymistycznej pod tytułem Ciukanda. Przyrzekamy, że w stosunku do winnych zostaną wyciągnięte daleko idące konsekwencje. Ja bym takiego, co na panią krzyczy, pani Basieńko, to ja bym takiego... Cicho, kochany, cicho, bo obudzi pan pana Piotrusia. Co się tu dzieje? Ja nic nie rozumiem. Ech,
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panom, dobry wieczór paniom. Witam państwa jak zwykle, niezwykle. To nie na moje nerwy jest. On jest straszny, jak jest obudzony. A ja się go nie boję. Mówiłam panu, że on jest strasznie nerwowy. Gdzie on jest? Ja już głupi jestem. W kabareciku. Właśnie leci kabarecik. Otóż kto? Kabarecik, czy się też wyraża jak kto woli? Kabaret. Dobry wieczór państwu, witam państwa serdecznie i tak dalej, etc. Bomba, prawdaż? Otóż jak na wstępie zaznaczyłem, to jest to! Coca-Cola, oczywiście. On tu gdzieś psia jego mać skoczył. On tu gdzieś musi być. Co to, duch? Człowiecze serce jest lombardem, gdzie spotkać możesz każdy gra. Z weselszych czasów miękkie twarde, ze smutnych czasów parę łat. Są tam bilety i portrety, roślinne jak pies, jak i sprak. I suweniry, i kobiety, a wszystko to pomruczy tak. Wspomnij mnie, wspomnij mnie, wspomnij mnie, wspomnij mnie, wspomnij mnie. Ach, proszę, wspomnij mnie, ha, 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 wspomnij mnie. Wspomnij mnie, wspomnij mnie, wspomnij mnie, wspomnij mnie. Ach, proszę, wspomnij mnie. Przez ludzkie serca, przez ten lombard przebiegnie czasem wielki wiatr. Wichura wdziera się jak bomba i burzy dawny łatwy skład. Fruwają stare fotografie, przez okna płyną w siną dal. Tańcują daty i parafie i tylko tobie czegoś brak. Wspomnij mnie, wspomnij mnie, wspomnij mnie, wspomnij mnie, wspomnij mnie. Ach, proszę, wspomnij mnie. Wspomnij mnie, wspomnij mnie, wspomnij mnie, wspomnij mnie, wspomnij mnie. Ach, proszę, wspomnij mnie. Dlaczego mnie maslaki w uszy szczyt? No i co, lepiej panu? Tak. Panieneczku, mamy tam coś jeszcze? No, mamy jeszcze dzięcioła. Jest, dziękuję. Panienku, ma pan coś tam jeszcze? Dzięcioła jeszcze mam. Oho, jest. No co jest psia jego mać z tym dzięciołem? Cośmy się nadomyślali, nawet pisaliśmy do telewizji listy w tej sprawie. Nic, żadnej odpowiedzi. Jak kamień w wodę. Nawet nie wiemy, czy to o politykę chodzi, czy o jakieś świństwo. No, no jak z tym właściwie jest? Dokładnie nie powiem panu, bo on mnie zabija, ale fakt, że dzięcioła jeszcze mamy. Panie, co z tymi jajkami? Coś mówi. Mówi, co z tymi jajkami. Panie, czy tam coś ładnie pani? Tak, pan Boguś spalił nam jajka. Spalił, a nawet jak spalił, to nie trzeba od razu donosić. Sama zjadła. O, przepraszam bardzo. Dziękuję za grzeczne towarzystwo. Włóczki wezmę, a resztę to niech sobie pan Boguś zabiera. Pan Wojtek i pan Janek i tak niosą już do mnie stół zastawiony, cały. Nie ma rady, panie Janeczku. Bierzemy dobra, stół. Dobra, ostrożnie, panie Wojteniku, tylko ostrożnie, kochany. Panie Janeczku! Panie Janeczku! Proszę, panie Janeczku. Panie Piotruszu, my w życiu nie przejdziemy z tym stołem. No i co się gapicie, no? Co nam się dzieje? Proszę, panie Janeczku. Proszę, kochany, niech pan wejdzie. Spokojnie, do tyłu i do przodu. Dobra. Zaraz, odwrotnie, odwrotnie, odwrotnie. Tak, odwrotnie, teraz. Nie, tak już było. Ja poruszę, teraz pokaż się. Bokiem. No to do siego roku. Niech pan zostanie, niech pan siada.
Zawsze mnie tak urządzali, kochana, zawsze. Na imieniny to kupili mi 3 pary męskich butów i jednego kota. No i co z nim? Marnie. A poza tym ja nie wiem w ogóle, gdzie mu zrobić ten zastrzyk. Jak to gdzie? W żyłę. Albo w ten, w półśladek już. A ale w który? Bo on ma 2. No to w żyłę. Ale on nie ma nigdzie żadnej żyły. Obejrzałam dokładnie i nie ma. Przecież coś musi mieć. A to może mu z tyłu lepiej. Słyszałam, że dzieli się na krzyż i potem w prawą górną. No to co za filozofia? Niech wali w prawą górną, ja się odwrócę. To kretynka w plecy mnie kłuje. Ja przepraszam, ale to pan Piotr mi tak kazał. Ja przepraszam, ale niech się pan nie wierci, bo ja muszę to wpuścić całe. Oj. Kto kazał? Pan Piotr. Gdzie on jest? Tam. Kobieto, nie płacz. Ja jestem delikatny. Tak nie może być. To jest jeszcze nic. Kiedyś to zrobili mi taką straszną awanturę, że nie wiem, za nic. Niech pan tylko sam zobaczy. Tak. Panie Piotrusiu. No hej. Pan jest dzisiaj w dobrym humorze. Wspaniałym. Cudownym. To ja panu powiem. Ona. Tak. Zgubiła Fiata 125P. Dobre, co? Zaraz, chwileczkę. Jak to zgubiła? No po prostu, nie ma Fiata! To nie ma Fiata! Co? Ja zgubiłam książeczkę. I tego Fiata nie dostaniemy już nigdy. Zresztą to się chyba dobrze złożyło, dlatego że przez tego Fiata to by były nieporozumienia tylko w zespole. Jak ona śmie mówi coś podobnego? Całe życie zmarnowane przez to. Marzenia moje poszły, tyle roboty! No dobrze, to niech mnie pan teraz zabije. Tak, wszystko jedno. Zgubić taki piękny samochód. Zabiłby! Panie Bogusiu, a ja mam szampana, tylko nie mam kieliszków, bo nikt nie miał w Sylwestra głowy do pracy. A ja mam przy sobie. To świetnie! Basiu, mamy jeszcze bęca sylwestrowego! To kto ma zapowiadać, pan Piotrusz czy ja? Na pewno ja. Proszę państwa, prosimy o uwagę na walca i na czajnik. Świat stopot mam, szczyty gór, pereł szur, złota wór, ten o honor dba. Tamten słów, mknie bez słów, kraj snów, ów chce mieć z brązu biust. Niesie wieść, że chce wleść w dzień wpreść. Ja mam specjalny gust. Wszystko precz, jedna rzecz, wśród i wstecz. Tylko walczy, jest najsłodszy, jak miłości pierwszy jest. A i starszy, ten jest młodszy, taki walczyk Boży krew. To marzenia jest młoda, spalenie. Proszę państwa, zainaugurowaliśmy nasz sylwestrowy wal szampańskim walcem, a o północy strzelimy, że się tak wyrażę, szampana. Szampana mi zabrał cham jeden, wyrwał mi z ręki, a za chwilę życzenia. Nie płacz, dziewczyno, mam drugi. Ojej, cudownie, niech pan otworzy. Do siego roku. A teraz... Wszystkim państwu, całemu dniu dzisiejszym. Jest za, musisz nie z powrotem, bo jeszcze jest za 10 minut, dopiero jest północ. Panie Boże, możemy tylko złożyć życzenia. Niech pan trzyma palcem do samej północy. Panie Piotrusiu, a ja puszczałam sobie dzisiaj kogo chciałam. Trzeba się do niej dostać, ona nas kompromituje na cały kraj. Panie, ja pana podstawę, że jakąś górą się przejdzie. Zostaw Piotra. Wiesz, jaki on jest nerwowy. On nam jeszcze dzisiaj może bigosu narobić. Fakt. Do siego roku. Mówi.
krakowskim piekarni. Piekarz imieniem Kamil powiedział, że raz jastarni zabrał się kornisza na mieszał brabra, a płynął gdzieś na okręcie posłowie i referenci, a świat się w kółko kręci. Jak gdyby, 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 gdyby. Wszystko już było, że Ben Akida, a gdy nie było, śniło się chyba. Trzeźwi uśnięci i rak i ryba, świat się w kółko kręci, świat się w kółko kręci. Hopaj siu, hopaj siu, hopaj siu, hopaj siu. Stajnia wytwarza konie, dzielnia u wnożce konie, muzyk pisze symfonię, historyk pisze dziwne historie, tu liścik, tam dokumencik, anegdota z Herodota, a świat się w kółko kręci. Jak gdyby, 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 gdyby. Wszystko już było, że Ben Akida, a gdy nie było, śniło się chyba. Trzeźwi uśnięci i rak i ryba, a świat się w kółko kręci, świat się w kółko kręci. Hopaj siu, 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 hopaj siu.